Cześć! Dzisiaj moje top 5 kart SDXC dla youtubera. Do waszych kamer, aparatów, którymi nagrywacie. 128 GB. ja wybrałem. Myślę, że takie optymalne. Tym bardziej, że niektóre osoby nagrywają też w 4K materiał. Po niektóre w 6K, ale to już jest inna bajka. To już jest, myślę, niewielki procent. Więc przechodzimy do rzeczy. Pierwsza karta to Goodrama. 128 giga oczywiście jak chodzi o odczyt 256 megabajtów na sekundę, a zapis 120 megabajtów na sekundę. Myślę, że styknie. Oczywiście musicie sprawdzić jeszcze po waszych sprzętach jakie mają wymagania. Producent wymaga jakich kart o jakiej prędkościach, ale do większości myślę, że ta wystarczy. Przechodzimy sobie teraz do Kolejnej karty? Tak, Lexar. 128 GB też. Przechodzimy sobie już dokładnie do parametrów. I ona ma prędkość odczytu 160 MB na sekundę, zapis 120 MB na sekundę. Widzicie tu, jak chodzi o zapis, to jest raczej standard. Do tej pory zobaczymy później jak to będzie. Króciutko. Dobra, lecimy z kolejną. Kolejna to jest karta Samsunga. Zapis 120 MB na, na sekundę. Odczyt 160 MB na sekundę. Tu powiedział odwrotnie. Czyli kolejny stan. Tak, i tutaj jeszcze podając stan, prędkości zapisu minimalny to jest 30 MB na sekundę. Ale bardziej to chodzi o szczytywanie z pendrive'a z przejściówki do komputera czy tam przez 2.0. To myślę nie chodzi tu o aparat. To nie każdy podaje. Dobrze, teraz kolejna jeszcze karta. Wiem, że lecimy. Skandiska. Ja tą kartę posiadam, tylko w wersji 32-gigowej. Nagrywam Full HD przeważnie, więc ona mi starcza raczej. Więc już tutaj podaję, jak to wygląda wszystko. I tu mamy prędkość odczytu 170 MB na sekundę. Zapis 90 MB na sekundę. Więc jak widzicie, każdy dla siebie musi dobrać kartę. Zobaczyć co go interesuje. Co jest dla niego ważne. Dobrze, lecimy do kolejnej karty. Ostatniej już. Te 128 GB. Już jest karta. Zaraz Wam wszystko już mówię. 150 MB na sekundę. Prędkość odczytu 70 MB na sekundę. Zapis. Więc tutaj każda jest dziesiątej klasy zapisu. Tak, karty w większości dla Was wystarczą. Tylko musicie sobie właśnie zobaczyć, sprawdzić, która dla Was jest, bo też są różne ceny tych kart i przede wszystkim sprawdzić do Waszego sprzętu, jaka jest wymagana prędkość, żeby to dobrze wszystko było nagrywane. Ja myślę, że 120 giga, tam 90 MB na sekundę zapisu. W większości przypadków wystarczy, naprawdę. Nie będzie z tym problemu, ale zawsze najlepiej brać jak najszybszą kartę. To tyle. Na razie, cześć pa. Zostawcie łapę, zasubskrybujcie ten kanał, napiszcie mi komentarz. Szykują się kolejne odcinki, myślę, że ciekawe, nad którymi pracuję troszeczkę, muszę dłużej przysiąść, ale myślę, że będzie warto. Pa pa!